Witam Państwa na kolejnym filmie na Królewskiej Telewizji. Dzisiaj mamy zajawkę, akurat to co w tej chwili mówię, zajawkę do filmu turystycznego. Ale to nie jest do końca film turystyczny, ponieważ jest filmem już bardziej historycznym, który traktuje o historii. Otóż był kręcony na brzegu Renu, bo właśnie tam znajdowała się granica zachodniego Imperium Polaków. Właśnie na Renie. Natomiast w tym filmie, który za chwilę zobaczycie, kręcę film na brzegu od strony Imperium Polskiego z widokiem na wybrzeże Galii, bo tam się zaczynała Galia. Akurat jest to kręcone w miejscowości Rudesheim, gdzie zaczyna się przełom Renu przez Góry Łupkowe. I dzisiaj wiele osób, które przyjeżdża do Niemiec do pracy albo podziwia te piękne tereny turystyczne, tak naprawdę to były tereny dawnego Imperium Polskiego, o którym mówi kronikarz Dzierżwa. Oczywiście ta kronika została napisana po łacinie i nie została przetłumaczona dla publicznej wiadomości, tylko dla wąskiego grona historyków. A więc ta zajawka jest jakby tutaj zapowiedzią szeregu filmów turystycznych, które mają podtekst historyczny. I dlatego one zostaną opublikowane na Królewskiej Telewizji. Także zapraszam do filmu i do następnych zajawek. Dziękujemy za uwagę. Jesteśmy przy przystani promowej. Tu przed chwilą prom właśnie widzimy go, który odpływa. Jesteśmy w Rudesheim, tak to mniej więcej wygląda cała ta okolica. O, tam dalej są oczywiście to zabudowanie Rudesheim, tu mamy Ren, a przed nami jest Bingen. O, tu mamy piękne Bingen. I tu się zaczyna, gdzie jest przystań promowa po drugiej stronie. My to też tutaj widzimy, może nawet na przybliżeniu sobie zobaczymy. O, tak. Tutaj jest przystań promowa, tak, po drugiej stronie, o, w tym miejscu. To tutaj mamy, odtąd zaczyna się słynna promenada, gdzie tutaj prowadzę kamerę. Tutaj zaraz się nam pojawi ten prom słynny, tak, już się nam pojawił. O, tak, i ta promenada, przepiękna, chyba z 1,5 kilometra, ona tutaj prowadzi przez cały Ren i tam, gdzie kończą się te statki wycieczkowe, ja może tutaj przybliżę, jest już dopływ Ren. O, bo tu już dalej nie ma promenady, są zarośla, ale tutaj, gdzie kończą się statki wycieczkowe, to właśnie zaczyna się właśnie ta, tam jest, o właśnie widzimy most. Ja zaraz nawet przybliżę jeszcze bardziej. O, tutaj gdzie jest most, tu się już kończy promenada. O, bo tam już jest wejście, czyli dopływ Renu. A tutaj się zaczyna, a tu już mamy statki wycieczkowe, cała promenada w pełnej krasie. O, i tak tutaj, ja tutaj będę teraz zmniejszał. To jest panorama właśnie. Bingen z Rudesheim. O, tak to wygląda. Pięknie, ładnie. Tutaj pływają barki. Tu jest wjazd do Bingen, ten słynny kościół. I tu już mamy, tam z tyłu za tym pirsem jest cały port jachtowy. I oczywiście tam są też różne inne jednostki pływające. To jeszcze raz tutaj zobaczymy. O, proszę bardzo, ten nasz prom zasuwa teraz. Tam w tle jest barka. Musi trochę na nią poczekać, bo ona tutaj też tam przepycha się przez prąd wody Renu, który płynie ze Szwajcarii. Tutaj jak widać jest dość duży poziom wody. Tu czasami jakbym to lepiej tutaj filmował, to znaczy nie tyle lepiej, co w odpowiednim momencie, to byśmy zobaczyli piękny pociąg, który akurat jedzie i na tle właśnie tego brzegu wspaniale wygląda. A to widzimy, już nam się tutaj ta barka wypchała.
prom zaraz też da po gazie i, zdokuje na drugiej stronie. Tu mamy też piękne zabudowania Bingen, też ładne miasteczko. I co chcę tutaj powiedzieć przy okazji? Bingen jest nie gorszy od Rüdesheim, natomiast w Rüdesheim, tutaj gdzie robię zdjęcie z tej przystani promowej, odwiedza według starych danych turystycznych 3 miliony turystów. A tu już jest widok na cały Ren. Widzimy, że tu barki pływają, o takie rzeczy. Także widzimy, jak to ładnie tutaj wygląda. Tutaj mamy oczywiście dzisiaj 1 lutego i widzimy, jak 1 lutego to wygląda. Trochę śniegu spadło. Tutaj jeszcze się trochę wychylę, żeby tutaj nie spaść. O, proszę, jak to wygląda tutaj. Cała panorama Renu. I co ciekawe tutaj chcę powiedzieć, jeszcze tutaj na zakończenie tego filmu, że tutaj w tym momencie, to gdzie teraz pokazuję kamerą, w tym momencie zaczyna przełom Renu przez Góry Łupkowe. Najpiękniejszy odcinek Renu, który przecina te góry, no i tutaj jest rzeczywiście fantazja. Tam później jest Saint Gorershausen i inne miejscowości, bardzo piękne. Kiedyś tam byłem, zrobiłem trochę zdjęć, ale zawsze mam sentyment właśnie do tej pięknej promenady w Bingen. Także dziękuję za uwagę i do następnego razu.